Wyrazem wdzięczności dla tych, którzy wzięli udział w tegorocznej kweście i wspomogli akcję ratowania miechocińskiej nekropolii, był montaż słowno-muzyczny Niecały umrę. Widowisko tarnobrzeżanie mogli zobaczyć na starym cmentarzu tuż po Dniu Wszystkich Świętych. 2 listopada to w tradycji polskiej dzień zaduszny, czas szczególny, związany z pamięcią o zmarłych. Te wszystkie znicze świadczą o tym, że wyrażamy wdzięczność tym, którzy odeszli, ale wyrazem naszej wiary za zmarłych jest przede wszystkim modlitwa. No i dzisiaj też ten dzień jest poświęcony w sposób szczególnie modlitwie za naszych bliskich zmarłych, którzy oczyszczają się, aby mogli się spotkać z Panem Bogiem, a my poprzez modlitwę im w tym pomagamy. Wieczorem w dzień zaduszny na miechociński cmentarz ściągnęła Rzesza Tarnobrzeżan, która od lat wiernie uczestniczy w organizowanych tu poetyckich zaduszkach. Specjalnie dla nich uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej nr 6 przygotowali widowisko, mające wprowadzić w nastrój zadumy, zadać najważniejsze w życiu pytania i próbować zmusić do szukania na nie odpowiedzi. Chyba najbardziej cieszę się z tego, że pan Grzegorz Kociuba nie odmówił mojej prośby i napisał teksty, a także te, które napisał wcześniej, dołożył i właściwie cała kompozycja, cały układ wierszy i wszystko, co będzie mówione, to jest jego propozycja, jego koncepcja. My tylko jesteśmy skromnymi wykonawcami. Tytuł też pochodzi od pana Grzegorza Kociuby. Uczniowie tak, bardzo się zaangażowali. Oczywiście całkiem inaczej to odczytali, niż ja myślałam i chyba jeszcze inaczej, niż życzyłby sobie pan Grzegorz Kociuba, ale oni jakoś tam odnaleźli w tym jakieś akcenty mroczności. Mniej może skupili się na tym, o co nam chodzi, o tej duchowości, na tym przejściu z życia żywych, ze świata żywych do świata zmarłych. Spektaklowi towarzyszyła wyjątkowa muzyka, o którą zadbali uczniowie i nauczyciele szóstki. Tak sobie to wszystko wymyśliliśmy, że chyba to powinno wszystko odbywać się na instrumentach strunowych, czyli gitara, wiolonczela, nawet podkłady muzyczne, jakieś takie wytonowane, żeby podkreślić właśnie poezję i wymowę poezji pana Grzegorza Kociuby. Na gitarze zagrał ksiądz katecheta, wikariusz miechocińskiej parafii oraz młody, obiecujący wiolonczelista Krzysztof Michalski. Montaż słowno-muzyczny Niecały umrę zaraz po wydarzeniach w programie Oko Reportera.